Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami, gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówi, poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednemu z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, dzisiejsze słowo, które Pan do nas kieruje, jest słowem nadziei, że oto Chrystus przychodzi do każdego z nas. Słowo, które pokazuje, że jesteśmy przez Chrystusa wszyscy powołani do świętości, do osiągnięcia Królestwa Niebieskiego. I myślę, że na początku moglibyśmy sobie postawić pytanie, kto tak naprawdę w naszym życiu wywarł szczególny wpływ na to, że jesteśmy w Kościele Chrystusowym, że jesteśmy dzisiaj nawet na tej mszy świętej, że tak potrzebujemy tego żywego Boga, że ta codzienność, ten nasz codzienny trud, zmagania, radości są oparte o Pana Boga, że chcemy, aby On w naszej historii życia każdego dnia się wpisywał. I dzisiaj widzimy Mesjasza, który przychodzi, aby każdego z nas powołać, aby nasza rzeczywistość, którą tworzymy, historię, także wpisywała się w to, w historię zbawczą. Przychodzimy do domu Chrystusa. Przychodzimy do domu Bożego, aby cieszyć się tą obecnością Pana. I dzisiaj także Chrystus prowadzi nas właśnie do siebie, to znaczy do miejsca, w którym przebywa. I dzisiaj także chcę, abyś zobaczył to miejsce właśnie w tym wymiarze zbawczym, abyś zobaczył, jakie to jest miejsce, jakie miejsce przygotował Chrystus dla każdego z nas. I potrzeba nam, kochani, nieustannie szukać tej bliskości Pana Boga, kiedy widzimy, że dzisiaj bardzo często wielu z naszych bliskich, znajomych, tych, którzy może bardzo kochamy, zagubili swoją drogę do Pana Boga. Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Myślę, że bardzo często, kochani, jesteśmy przyzwyczajeni do tego miejsca ziemskiego, że to życie nasze bardzo często jest oparte o ten świat zewnętrzny. A potrzeba nam głębi spojrzenia na ten
czas, który daje nam Pan, że jesteśmy przeznaczeni do życia wiecznego. Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Kochani, jesteśmy tutaj w tej świątyni bardzo wcześnie. To znaczy, że idziemy za Chrystusem, że idziemy, aby właśnie wejść w tą rzeczywistość z Panem Bogiem. Może często niełatwo, bo bardzo często słyszymy w różnych rozmowach, mam kłopoty ze skupieniem się na modlitwie, mam kłopoty z tą relacją z Panem Bogiem w słowie, które do mnie dzisiaj kieruje. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że szatan nieustannie zakłóca naszą relację z Bogiem po to, abyś nie mógł czuć się spokojny. I dzisiaj także, kochani, nasze serce nie może być spokojne, kiedy nie będziemy wskazywać na tą żywą obecność Pana Boga. Nie będziemy pokazywać innym poprzez nasze świadectwo naszego życia, że Bóg jest obecny tu i teraz w tej historii naszego życia. Jesteśmy więc, kochani, wręcz zaproszeni, zobowiązani, aby stawać się uczniami Chrystusa. Znalazłeś w swoim życiu żywego Boga. Ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Ty, bracie i siostro, nazywasz się chrześcijanin, człowiek Boży. I dzisiaj wzywam Cię, Chrystus, do tego, abyś właśnie tym imieniem szczycił się codziennie, abyś tym imieniem jako powołany szedł przez życie. Dziękujmy więc dzisiaj Panu Bogu za ten szczególny dar umiłowania, że jesteśmy Jego dziećmi, że możemy swoim życiem iść właśnie tą drogą Bożych przykazań, że ten czas rozpoznania także w naszym życiu był konkretny, że mamy tą łaskę, którą daje nam właśnie Bóg. I prośmy dzisiaj, aby tej codzienności każdy z nas na nowo odkrywał tą wolę Pana. Postawmy sobie dzisiaj pytanie, czego oczekuje od nas Bóg? Czy idę tą właściwą drogą prowadzącą do zbawienia? I czy innych prowadzę dzisiaj do żywego Boga? Amen.